Cześć, witam ponownie i zapraszam do kolejnego odcinka, odcinek trzeci. Gramy Farming Together. I mamy nowe ubranie. W końcu udało mi się zdobyć brodatego ziomka, że wygląda trochę bliżej do tego, jak ja wyglądam. I mamy jakiegoś szczeniaka tutaj. Nowe ubranie i tak dalej. Nic nowego, nic ciekawego tak naprawdę. Niewielkie zmiany. Bakłażan 2 godziny 9 minut zostało do zebrania. A my zaczynamy kolejną misję. Szczęśliwe żniwa trwają jeszcze 12 dni. To jest sezonowe. Mamy sezonowe zadania w grze. I one trwają sobie przez tam 12 dni. Teraz w tym momencie zostało 12 dni do ukończenia tego zadania. 18 czterolistnych koniczyn udało mi się zebrać z 250, także... I koniczyny są oczywiście... Ile one kosztują? Można je siać tylko na wiosnę i w zimie i kosztują 300 za sztukę, więc... No, przydałoby się trochę mieć funduszy, żeby móc zakończyć to zadanie, więc nie będę się na tym etapie gry nim przejmował w ogóle. Straciłem trochę pieniędzy, no ale to trudno. Następne zadanie to dieta oczyszczająca. Ostatnio młodzi Cherry Town nie jedzą nic poza bułeczkami pełnymi lukrecji i frytkami z kiełbasą. Musimy obniżyć poziom tłuszczu w ich zaniedbanych ciałach. Owoce dla wszystkich. I mamy wyhodować 20 grusz. Nie wiem dlaczego, ale bieganie mi nie działa. Będę musiał zobaczyć w opcjach później. Także oczyściłem tutaj miejsce i będziemy sadzić grusze. 300 za sztukę. Mamy 8000, więc powinno być ok. I potrzeba nam ich 20. Aha, jeszcze przypnę sobie to zadanie. I 20, więc nawet jak nam wyjdzie po jednej z każdego, to tak czy inaczej będziemy mogli zakończyć to zadanie przy jednym zbiorze. 25 minut. Ja w międzyczasie tutaj pozbieram trochę. Mamy to wszystko tutaj. Rybki. Kurczaki. Nie ma jajek, ale damy im jeść. Wyższy poziom tropikalnej ryby nam się udało osiągnąć. No i dobra, sprzedamy trochę owoców. I coś jeszcze, doładujemy sobie paliwa. Fajnie, że nie trzeba płacić za to paliwo. Nie wiem po co jest, to jest taki po prostu bajer, że może nam się traktor zużyć i musimy biegać w to i z powrotem, ale no fajnie. I z tych studni tutaj powinno mi się udać zebrać 300, więc szczerze mówiąc, jak się spojrzę na to teraz z perspektywy tego, co właśnie wydaliśmy, 300 na jedną gruszę, to trochę to się nie opłaca czekać. No, co prawda 2 minuty tylko, żeby jedną gruszę móc posadzić. No, ale jak zabraknie nam pieniędzy przez przypadek w którymś momencie, to będziemy gotowi na to, żeby...
jest po prostu zapas gdzieś. Dobra, co by tutaj posadzić? Mamy według czasu rosnące sobie ułożę. Możemy tylko posadzić. Dobra, posadzimy marchewki. 20 minut. Czas operacji. No i już, okej. Okay. Podlewać nie trzeba, bo pada deszcz. No i co, i widzimy się za niebawem, zbierzemy grusze, jak dorosną. I zrobimy kolejne zadanie potem. Nasze grusze powinny być już gotowe, ale zanim pójdziemy je zebrać, jest jeszcze jedna rzecz. Spójrzcie na dole, teraz pojawiło się lista rzeczy, które posiadamy i mamy 20 na 20 jajek. Więc zbierając jajka w tym momencie, po prostu je tracimy, bo nie mam więcej miejsca, żeby je gdzieś przechowywać. Ale jest dostępny sklep, na szczęście, stoisko z jajkami. Co tam o nim jest napisane? Kupił je się za 15 diamentów i 30 doświadczenia. Zysk to jest 10 diamentów, a więc po prostu ze sprzedaży jajek dostaje się... Czy z używania tego? Możliwe, że z używania stoiska dostaje się diamenty, więc nie są one kupowane jakoś z zewnątrz, ani nic w tym stylu, nie trzeba do niej za nie dopłacać. Handluj co minutę. Zabiera 20 jajek i wmagazynować może wtedy 20. Więc postawimy je sobie tutaj. Hops. I od razu możemy sprzedać trochę. I zobaczcie, że ta ilość jajek, którą mieliśmy, spadła do zera, sprzedaliśmy 20 i już. Dosypiemy im tylko trochę jeszcze karmy. I zobaczcie, tutaj jest wszystko już gotowe do zbioru. Hops, 9. Kolejne 6. 18 i jeszcze 2 zostały. Misja zakończona, pstrąga. Zaraz, bo zniknęło. O, i teraz mamy dwie misje, a z handlu. Rolnicy z Norwich planują wydarzenie połączone z konkursem układania kart i chcą nagrodzić zwycięzców lokalnymi produktami. Wydarzenie prawdopodobnie przyciągnie uwagę mediów, więc daj mi znać, jeśli jesteś zainteresowany. I w nagrodę dostajemy 2 medale, 85 doświadczenia i mamy zebrać 120 marchewek. Mamy 31. Jak na razie. I druga misja to święty spokój. Wyniki na uniwersytecie w Ashbourne spadają. Uczniowie szybko potrzebują suplementu fosforu, czyli po prostu powtarza się to, co było wcześniej. Więc zamówili mnóstwo ryb. Chodźmy złowić tą witaminę D. I... O, potrzebne nam są 10 świń i 10 pstrągów. Dobra, zaznaczę na razie to, marchew, ale zobaczmy, czy możemy. O, możemy. Zobaczcie, że pojawiły nam się nowe rzeczy. Mamy teraz... Bambusa możemy sobie układać, uhodować. I banany. O, fajnie. Brzoskwinie. I, no, jabłoń była. Okej. Okay. Zwierzęta mamy teraz kura Leghorn, kaczka Aylesbury i możemy sobie świnie kupić za 601 i zyskujemy na tym 200, zbierając co 36 minut i karmimy co 12 minut i kosztuje nas 150 i zbieramy co, grzyby? Tak to wygląda. Dobra, założymy sobie świnie. No postawimy je tutaj, niech sobie będą. Ciach. Mamy 9, potrzebna nam 10.
Nie stać nas, możemy jeszcze cztery tylko postawić. Na czerwono są te pozostałe. No dobra, zostawimy tak jak jest. Tutaj posadziłem, zebrałem te marchewki i posadziłem orzechy. One tylko rosną pół godziny, więc za chwilę powinny być gotowe. Jak już je zbiorę, posadzę więcej marchwi, bo mamy jeszcze 89 do zebrania, jeśli dobrze liczę. O, skończył nam się ciągnik. Podlejemy tu ręcznie i musimy doładować paliwo też. No dobra, to widzimy się za sekundę. Nasza marchew jest już gotowa. Możemy bardzo ładnie 49, 58. Super, zadanie wykonane. Nasz handlu. Mamy teraz tak, święty spokój, gdzie dalej musimy świnie Landrace i Stronga zebrać. Mamy po 9 każdego. Świnie już są chyba gotowe. A nowa misja to psia sprawa. Potrzebna jest nam fasola, kania czubajka i żółta cebula. 30 i 20 kani. Fundacja Fund dla psa z miasta Hampstead zbiera fundusze i organizuje charytatywny obiad z udziałem wielu sławnych ludzi. Jesteśmy zaproszeni, jeśli pomożemy im z jedzeniem. Okej. Ale najpierw zajmiemy się tym. Tutaj możemy doładować ciągnik. Sprzedamy trochę warzyw i owoców. Mamy tak, świnie nasze są już gotowe. No, rosną grzyby, jak nic. Zbiera się. Chyba. Nie wiem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Dobra, i pstrągi. Pstrągów udało nam się złowić tylko 4. A szepijemy kurczakom. Zbierzemy jabłka, zbierzemy gruszki. Mam wrażenie, że on szybciej biega, niż jeździ tym ciągnikiem. Zdecydowanie szybciej sadzi za to. Dobra, zobaczmy tutaj. Potrzebne nam 30 fasoli. Najpierw trzeba te pola zaorać. Ale zobaczcie, możemy bakłażany już pozbierać. 2 godziny już minęły. Odkąd zaczęliśmy odcinek, masakra, czas szybko leci. Dobra, zbierzemy tu ręcznie. Nie da się psa uderzyć. Na szczęście. Sprzedajemy warzywa, sprzedajemy owoce.
Zaczęliśmy dobre pieniądze robić, nie wiem kiedy, mam 15 tysięcy. Dobra, zaczniemy tutaj. Możemy posadzić fasolę. To jest groch. Gdzie jest fasola? Fasola. Tylko jesienią i zimą. Okej, okay, czyli nie. Kania czubajka. Nie wiem co to jest, chyba grzyb jakiś. Tak jest, kania czubajka. Możemy posadzić teraz. Potrzebna ich nam jest 20. 9, 18. 20. Teraz co nam jeszcze potrzebne? Żółta cebula. I możemy też posadzić. Potrzebny nam ich jest 30. 9, 18, 27. I co? I czekamy tylko na fasolę, aż się nam pora roku zmieni. Trochę więcej paliwa do ciągnika, więcej warzyw, więcej owoców możemy sprzedać. No i zobaczymy, może mi się uda podlać. Coś tam się udało. No i dobra, krótki odcinek, 15 minut, tak sobie zaplanowałem. Wyjdzie chyba trochę więcej, ale no, postaram się trzymać to krótko, nie ma potrzeby robić niewiadomych długich. Dziękuję bardzo za uwagę i za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i komentowania. Jeśli podobał Ci się odcinek, daj mi łapkę w górę. I do usłyszenia wkrótce. Hej!